Witajcie. Kolejna odsłona Gwiazd na wyciągnięcie ręki. Tym razem o próbniku Huygens, który zachował się jak Heros, no ale mając na celu wylądowanie na Tytanie, musiał tak postąpić. Proszę Państwa, aby opowiedzieć o próbniku, który wylądował jako pierwszy na największym księżycu Saturna na Tytanie, do tego zainspirowała mnie lektura czasopisma Urania. Postępy astronomii w numerze drugim z 2005 roku napotkałem takie przepiękne zdjęcie, które przyleciało do nas właśnie na falach radiowych, aż z Tytana, wykonane przez próbnik Hoychens. Proszę Państwa, warto powiedzieć dwa słowa na temat nazwy. Skąd nazwa próbnik Hoychens? Wszystko dlatego, że Saturna badał Christian Hoychens, który to w 1659 roku opublikował fantastyczną pracę, dzieło Systema Saturnianu. I to właśnie Hoychens odkrył Tytana, no i stąd nazwa. Proszę Państwa, tutaj widzimy jedną z ksiąg, jedną z kart księgi właśnie systema Saturnianum i widzicie Państwo u góry pozycję księżyców Saturna względem obserwatora ziemskiego i na dole widzimy rysunek Saturna. Oczywiście, że rysunek, no bo w tamtych czasach nie było jeszcze fotografii. A tutaj widzimy schemat sondy Cassini-Huygens, no bo właśnie na jej pokładzie u dołu po prawej stronie był zamontowany lądownik Tytana, czyli próbnik Huygens. Proszę Państwa, warto też dwa słowa powiedzieć na temat tego, w jaki sposób od 1997 roku, kiedy nastąpił start, przebiegał lot. Okazało się, że trzeba było specjalnie zaprojektować orbitę sondy Cassini-Huygens, w taki sposób, aby osiągnęła Saturna w jak najbardziej ekonomiczny sposób, żeby wydatkowała jak najmniej energii. No i co się okazało? Dwukrotnie na początku lotu nastąpiła asysta grawitacyjna Wenus, potem asysta grawitacyjna Ziemi i w końcu asysta Jowisza. I ten ostatni kop grawitacyjny dał możliwość osiągnięcia orbity Saturna. Proszę Państwa, popatrzcie na taką rycinę Otóż tak, ten nasz Heros, czyli lądownik Huygens, lądował na Tytanie. Widzicie Państwo, zawieszony, podwieszony pod taki potężny spadochron próbnik. No i co się okazuje? Dzięki temu, że atmosfera Tytana jest tak gęsta, jest to Księżyc. Jedyny taki w układzie słonecznym, który ma tak gęstą atmosferę, dzięki temu udało się wykorzystać właśnie do wyhamowania lotu ten oto piękny spadochron. No tak, ale jak to wyglądało w rzeczywistości? Popatrzcie Państwo na fantastyczne nagranie. Jest to nagranie pokazujące, w jaki sposób przebiegało lądowanie. Widzicie Państwo różne parametry lotu. Widzicie Państwo, w jaki sposób zachowywał się spadochron, a przede wszystkim w w tym okienku u dołu widzicie Państwo to, co widziała kamera lądującego Huygensa na Tytanie. Co ciekawe, 5 minut po wejściu w atmosferę Tytana otworzył się spadochron pilotujący i kilkadziesiąt sekund później spadochron główny. Po pół godzinie opadania, no właśnie tak długo to trwało, po pół godzinie opadania rozpoczęło się mapowanie, skanowanie radarowe powierzchni Tytana i dzięki temu, jak szybko wracała wiązka, udawało się wyznaczać odległość do powierzchni Tytana, aby lądownik nie rozbił się o właśnie ten księżyc Saturna. Oczywiście po drodze następowały pomiary. To opadanie trwało aż 2,5 godziny. W tym czasie Huygens nie próżnował, mierzył różne parametry atmosfery, tytana, No i oczywiście fotografował powierzchnię, szczególnie z niższych już pułapów udało się sfotografować bardzo duże obszary powierzchni Tytana, co Państwo widzicie na tym filmiku, który teraz jest wyświetlany. Dodatkowo chciałbym Państwu puścić nagranie audio właśnie z radaru. Posłuchajcie Państwo, jak brzmiało nagranie radarowe tej wiązki, która odbijała się od powierzchni tytana ostatni sygnał oznacza lądowanie na tytanie proszę państwa fascynująca przygoda człowieka lądowanie na innym globie na Tytanie. Widzicie Państwo tutaj takie zestawienie. Po lewej stronie obraz, który uzyskała sonda Huygens na powierzchni Tytana, największego księżyca Saturna, a po prawej zdjęcie odcisku buta kombinezonu astronauty, który chodził po księżycu. Także oba te zdjęcia są na miarę XX i XXI wieku, no właśnie XXI, bo czekamy na trzecie zdjęcie. Odcisk stopy astronauty na powierzchni Marsa. Trzymamy kciuki, żeby to się udało jak najszybciej. Dziękuję Państwu za uwagę. Patrzcie w niebo i budujcie aparaty latające, niekoniecznie w atmosferze, takie, żeby można było dolecieć szybko do Marsa. Do zobaczenia.